skyld at det er sånn. Barometret står på storm. Jeg er i kjempeform, jeg kan ikke ligge. Witam w kolejnym wywiadzie z kołem. Dzisiaj moim gościem jest Damian Nowak, również znany jako Światły. Witam. Dzień dobry. Damian, dzisiaj będziemy rozmawiać o filozofii w internecie, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałem się ciebie zapytać, skąd w ogóle u ciebie pojawił się pomysł na filozofię, bo pierwszy kierunek, jaki studiowałeś, to była pedagogika ze specjalnością resocjalizacja. Skąd ten pomysł na filozofię? Pomysł już się wcześniej narodził, przed jakby ideą w ogóle studiowania jakiegokolwiek kierunku, bo wcześniej zajmowałem się jakby liceum tematami takimi jak wolność, równość i byłem związany dosyć bardzo z ruchem punk i to jakby już wtedy się narodził u mnie taki pomysł, koncepcja w ogóle jakiegokolwiek zastanawiałem się nad sensem życia. Poza tym dosyć często i dużo myślałem o problemie na przykład istnienia Boga czy tego typu rzeczach. No i gdzieś w momencie wyboru studiów padł mój pierwszy wybór na filozofię, pedagogikę oraz pracę socjalną. Jednak z tych trzech kierunków wtedy nie wiedziałem za dużo o filozofii i wybrałem pedagogikę bardziej z praktycznego punktu widzenia, bo pomyślałem, a to przydałby się jednak jakiś zawód, nie mam jakby po liceum nic więcej. I później dopiero na pedagogice, podczas kursu filozofii, bo w programie jakby studiów humanistycznych są takie kursy z filozofii, ogólne wprowadzenie, tam myśl Arystotelesa, Platona i tych filozofów przyrody pierwszych. I wtedy już jakby spodobała mi się filozofia, bo pokazała mi pewne rzeczy, o których się na co dzień nie mówi. To było coś jakby wskazania takiej mrocznej, nietypowej, eklektycznej dziedziny, którą zajmują się tylko nieliczni, przynajmniej tak nam prowadzący zachwalał filozofię wtedy. Próbowałeś jakoś połączyć filozofię z resocjalizacją? Był taki pomysł, aby to łączyć u mnie, narodził się. Nawet powstał jeden filmik na moim kanale tego typu, tylko że wynik moich rozmyślań na ten temat nie był wcale przychylny. Bo filozofia jedynie, co mi jakby się przysłużyła w tym temacie, to mi zaszkodziła, bo stwierdziłem, że jednak jakieś ruchy antypedagogiczne się pojawiły. Właśnie pomysły antypedagogiczne, trochę tak jakby myśl tutaj Hobbesa czy Machiavelliego się u mnie pojawiła, że jednak człowiek z natury jest zły i raczej altruizm jest czymś, czy dobro w człowieku jest raczej czymś marginalnym. Rozumiem. No i co, zakończyłeś resocjalizację, podjąłeś studia w trakcie oczywiście pedagogiczny, podjąłeś studia filozoficzne i masz zamiar je dalej ciągnąć, z tego co rozumiem. Na ten moment jak najbardziej myślę, że filozofia jest czymś, czym chciałbym się w życiu zajmować i mało tego, myślę, że mój pomysł w ogóle na filozofię i to, co z nią zacząłem robić, jest czymś większym, bo chciałbym jakby przysłużyć się do popularyzacji filozofii wśród ludzi, takich zwykłych ludzi, co na ulicy ich spotykamy i aby oni mieli jakby kontakt z filozofią. Podobnie jak powiedzmy ludzie przychodzą do kościoła i mają kontakt z kapłanem i po prostu wiedzą, z czym się je powiedzmy chrześcijaństwo czy jakąkolwiek inną religię, która ma przedstawicieli. Tak samo chciałbym, aby na rynku czy w ogóle w społeczeństwie polskim były takie osoby, czy była taka społeczność, w której jakby powszechne staje się mówienie o filozofii. Mówienie o ich jakby jej celach, jej programie, problemach. I właśnie do tego chciałbym dołożyć jakby swoją cegiełkę, do tej popularyzacji. No właśnie, a jak w współczesnych czasach nie popularyzować, jak właśnie nie przez internet? I tutaj właśnie pojawia się pomysł na kanał na YouTubie, Światły. Tutaj ten pomysł też nie wyszedł z kosmosu. Ten pomysł wziął się stąd, że mieszkałem swego czasu w akademiku i miałem masę znajomych z różnych kierunków, tam bezpieczeństwo narodowe, też z pedagogiki dużo koleżanek też podczas tego kursu się przekonało, że filozofia nie jest taka do końca prosta i trzeba trochę się wysilić, trochę jednak trzeba pomyśleć samodzielnie, nie tylko odkuć tam regułkę, nauczyć się
definicji i zauważyłem, że wiele osób nie rozumie podstawowych problemów filozoficznych. To są takie problemy uniwersalne, nie wiem, proste zagadnienie, znaczy proste z perspektywy, powiedzmy, filozofa. No tak. Jaskini Platona. Tą jaskinię Platona koleżance musiałem tłumaczyć chyba z 5 razy. No i stąd się u mnie pojawił pomysł, kurczę, no jak mam znowu tłumaczyć tego Platona, to lepiej się nagrać. To lepiej się nagrać. I ona sobie będzie mogła odtwarzać, jak rano stanie i na dzień dobry sobie posłuchamy o Platonie, jak bym to widział, tą jaskinię. Ale na YouTubie nie poprzestałeś, bo zaraz później pojawiła się grupa na Facebooku, Szanowni Miłośnicy Mądrości. Coś więcej? Coś więcej. Jeśli chodzi o grupę, to była ona jakby taką naturalną konsekwencją rozwijania kanału. Coraz popularniejsze stało się na Facebooku tworzenie grup związanych, powiedzmy, z kanałami. Jednak ten pomysł nie do końca mi się podobał, bo no dobra, trochę bez sensu jest takie gadanie o twórcy czy coś takiego, no bo jednak filozofia nie tyle się opiera na samym twórcy, ile na jakby, no ja zakładam, że system, ideę, coś takiego. Tak. I druga sprawa to była taka, że to podczas studiów było jakoś wyszło w trakcie, że filozofia odbywa się w dialogu, w sensie rozwija się w dialogu i jedyny ma sens praktycznie w dialogu, taki praktyczny. Filozofia w ogóle w swoim początku miała założenie dialogi u Platona i tak dalej. To miały być szkoły, które jakby żyły filozofią, rozwijały się w trakcie dyskusji, w trakcie starć między sobą jej członków. Czyli generalnie nie tylko to, co ty masz do powiedzenia ludziom, ale to też również to, co ludzie mają do powiedzenia tobie, to też się liczy. Dokładnie, a nawet bym powiedział więcej. Na grupie głównie się liczy to, co inni mają do powiedzenia, a nie to, co ja mam do powiedzenia. Ja właśnie zamieniam rolę. Z miejsca słuchacza chcę się zmienić, czyli z miejsca narratora chcę zmienić w słuchacza. Chcę posłuchać, co inni mają do powiedzenia, jak oni widzą problemy, które, powiedzmy, dla mnie mogą być oczywiste, albo patrzę na nie w jeden sposób. No i grupa działa. Grupa działa i to nawet dość prężnie. Jaka tam tematyka najczęściej jest podejmowana? Bo jednak są też ludzie specyficzni. Jeśli chodzi o tematykę, to sam i też zaraziłem, mam wrażenie, na grupie takimi hasłami jak przemyślenia, ciekawostki, bo mamy tam taki jakby styl tworzenia hashtagów. Takich skrótów, które jakby nadają... skracają, czy po prostu dają do informacji, o czym rozmawiamy w danym poście, w danym temacie. No i najczęściej pojawiają się takie hasła jak przemyślenia, czyli osoby swoje jakieś wewnętrzne problemy wyrażają, czy jakieś zagadnienia, które ich intrygują, albo też ciekawostki, czyli na przykład znajdujemy jakieś intrygujące tematy i wrzucamy na grupę i po nimi tam się wypowiadamy. Czyli są to głównie ludzie nie tyle z wykształcenia filozoficznego, ale tak po prostu twój target, tak jaki miałeś, po prostu prości ludzie z ulicy, tak? Dokładnie. Którzy mają jakieś przemyślenia. Dokładnie, ja mam wrażenie właśnie, że najwięcej ludzi i najbardziej aktywni są ci, którzy mają najmniej związani są z filozofią. I tutaj jednak wśród tych tematów dominuje jednak etyka. Jeśli chodzi o działy filozofii, to etyka dominuje i często są to na przykład dylematy moralne albo tematy religijne. To też jest jeszcze bardziej właściwie niż etyka ważny temat, chociaż to się pokrywa w pewien sposób religia z etyką. No i tutaj głównie czy na przykład takie problemy jak czy Bóg istnieje, czy problem wolnej woli, świadomości. To są takie tematy dominujące, które powtarzają się raz za razem, raz na miesiąc, chociaż jest podejmowany temat Boga. Czyli widać, że to jakby ta filozofia, może nie w takim akademickim stylu, ale jest obecna w języku zwykłych ludzi, którzy nie zajmują się filozofią. Czy niezwykłych właściwie, bo to są niezwykli ludzie, bo jest ich, powiedzmy, na grupie 325. To spora. Nie wiem jak w tym momencie, ale... powiedzmy na moment, który sprawdzałem, to było 325 i to nie jest jak na, powiedzmy, grupy na Facebooku, to nie jest jakaś wielka grupa. No nie jest. Ale jest to swoim rodzaju grupa specjalna, bo sama podejmuje jakieś nietypowe tematy. Na innych grupach można zauważyć, że wymienia się jakimiś wiadomościami, nie wiem, z Faktów, Pudelka i innych z takich serwisów popularno-plotkarskich. A jednak na grupie są poruszane ważne problemy, czy nawet swoje jakby doświadczenia omawiane wokół tego. Czyli to jest jakby taka społeczność, która bardziej jest integrowana, bardziej intymna, można powiedzieć, w swoim wydźwięku. I myślę, że właśnie o to w tym chodziło, dlatego też grupa jest zamknięta.
Ale się rozwija, rozwija się swoim tempem, idzie w jakąś stronę, myślę, że w pozytywną przyszłość jak najbardziej. I tutaj się zrodził u Ciebie pomysł dość śmiały, żeby przekształcić to w pewną szkołę filozoficzną. Mhm. Szkołę, tak jak to napisałeś, na miarę wielkich myślicieli. Dokładnie. Ja właśnie inspirowałem się starożytnością i tymi szkołami mnie to bardzo zafascynowało, że można filozofią żyć jak religią. Czyli tam byli Pitagorejczycy, była Akademia Platona, albo liceum i tak dalej. I to były szkoły, w których ludzie naprawdę przeżywali tą filozofię i ją doświadczali w życiu, praktykowali i było to coś dla nich naprawdę ważnego, a nie takie odklepanie. A tutaj ten mówił tak, właściwie to jest nieważne, choćby się napić. To było coś takiego istotnego, więc mój pomysł zrodził się z tej idei starożytnej i chciałbym to jakby przenieść w internet, no bo w obecnych czasach wszyscy mamy w kieszeni telefon praktycznie. I to jest smartfon, który od razu dostajemy powiadomienie, co ktoś napisał na grupie, ktoś napisał na Facebooku, na przez Messenger dostajemy wiadomość. I właśnie taka była idea, że w ten sposób jesteśmy praktycznie na 24 godziny związani ze społecznością. I oczywiście ten pomysł tej szkoły jest jeszcze dopiero w zarodku, a jednak... Ale jest realizowany. Ale jest realizowany powolutku i ma być to jakby taka społeczność otwarta światopoglądowa, czyli eklektyczna szkoła filozoficzna. Liczy się tam, będzie się liczył tam właśnie dialog światopoglądowy, filozoficzny, religijny i naukowy. I tutaj jest założenie trochę takie hermeneutyczne, żeby wzbogacić ludzki horyzont myślenia. Czyli aby ludzie no, byli bardziej, można powiedzieć, wykształceni, byli bardziej takimi erudytami i dzięki temu mieli w życiu łatwiej. No bo jednak będą mogli porozmawiać z różnymi środowiskami, będą potrafili wypowiedzieć się na różne tematy. No myślę, że to w każdej jakby dziedzinie życia człowieka zaowocuje w jakiś sposób. Znaczy, bo kiedy mówimy o szkole, to od razu nam się kojarzą jakieś nudne lekcje, nudne wykłady. Tutaj to nie wystąpi, bo z tego co rozumiem, każdy ma być wykładowcą dla każdego i każdy ma być uczniem tak. Jednocześnie. Ja zakładam, że jednak to są ludzie w różnym wieku. To są ludzie, począwszy od, nie wiem, szkoły średniej, gimnazjum, aż po emerytów, osoby, które już doświadczyły przez życie różne rzeczy, różne doświadczenia miały i również zawód różny wykonywały i właśnie one czasami mają większą wiedzę, a nawet bardzo często mają większą wiedzę niż powiedzmy my, którzy tam studiujemy, czytamy. Oni tym powiedzmy swoim doświadczeniem będą potrafiły sprostować te jakby teoretyczne założenia, które powinny sprawdzać się w praktyce, ale niekoniecznie one zawsze się sprawdzają. I myślę, że taka rola powiedzmy międzypokoleniowa będzie w stanie, taka społeczność międzypokoleniowa będzie w stanie jakby uzupełnić teoretyczne założenia i jakby wnieść coś świeżego w to wszystko. I tu jest też takie założenie w tej szkole, że nurt szkoły, jakby kierunek rozwoju szkoły napędzają sami członkowie szkoły. Czyli jeżeli coś jest dla ludzi ważne, powiedzmy jakiś temat na przykład Boga, no to szkoła w tym momencie bardziej idzie w stronę teologiczną. A jeżeli na przykład jest ważny kierunek ateistyczny, no to zmierza trochę bardziej w ateizm. Czyli to nie jest szkoła, która ma się dogmatycznie trzymać jednego kierunku, tylko ma iść tam, w tym kierunku, w którym ludzie odczuwają potrzebę, w którym ludzie jakby chcą się czegoś, z której strony chcą jakby się rozwijać w tą stronę. Jednak projekt własnej szkoły, czy właśnie tej własny kanał na YouTubie, czy te właśnie tej grupy, to nie jest jedyna rzecz, którą robisz. Współpracujesz również właśnie z kołem naukowym filozofów IOD, z nami tutaj współpracujesz. Jak byś tę współpracę ocenił? Czy mógłbyś coś powiedzieć o swojej roli w kole? W kole zająłem się filmami i to taka była jakby kolej rzeczy. Tu już w założeniu mojego kanału na YouTubie też była taka idea, żeby jakby integrować też inne osoby z zewnątrz w ten projekt, jakby wtłaczać i żeby oni na przykład się wypowiedzieli na jakiś temat, czy jakieś wywiady, coś takiego, czyli jakby ewolucją mojego koła w pewien sposób jest koło. Znaczy ewolucją kanału jest koło. Tak, mojego kanału jest koło. I
I w kole starałem się jakby zrobić to troszkę na miarę taką bardziej przyjemną, czyli czasami jakieś humorystyczne wstawki, czy coś takiego, czy jakieś bardziej luźne zagrania, żeby to nie było takie sztywne, tylko żeby filozofia docierała rzeczywiście do młodych, no bo nie oszukujmy się, w młodych jest siła, w młodych jest przyszłość. No, nie można. I to właśnie głównie młodych potrzebujemy na studiach filozoficznych, a koło właśnie jest dla studentów. Dokładnie, to też zauważyłem, zrobiłem taki mały research w internecie i zauważyłem, że kanały takie wykładowe, typu gdzie się przedstawiają konferencje, czy jakieś tam prelekcje, one mają naprawdę mało wyświetleń, one mają naprawdę mało subskrypcji i przyczyną tego z pewnością jest długość, powiedzmy, filmów. Długość filmów i niedostosowanie ich do współczesnego jakby odbiorcy. Bo współczesny odbiorca zakłada, że się będzie dużo działo. Będzie show, będzie prelegent, będzie machał, krzyczał i podskakiwał. Jeszcze w międzyczasie tam będą jakieś filmiki włączane. No i ja właśnie zakładam trochę taką wersję pod ludzi. Jednak odbiór materiału może, treść materiału może być bardzo wysoka, może nieść jakieś wielkie wartości, jednak forma powinna być dostosowana do współczesnego odbiorcy. Takie założenie mojej twórczości stoi. Czyli generalnie zajmujesz się u nas tą właśnie taką rolą medialną, zabawą z filmami, a jakieś statystyki dotyczące właśnie naszego koła, jakbyś mógł przytoczyć na chwilę obecną? Jeśli chodzi o kanał na YouTubie Koła, no to mamy tam 43 subskrypcje. W ogóle zachęcam wszystkich do subskrybowania kanału Koła, a to z tego powodu, że czekamy teraz do 100 subskrypcji. To jest taki pierwszy punkt. To jest bardzo ważne, ponieważ wtedy będziemy mogli skrócić jakby nazwę swojego linku do kanału na YouTubie. Wtedy nie będziecie musieli jakichś tam dziwnych linków typu jakieś 4, 5, 6 i tak dalej wysyłać innym i też my będziemy mieli krócej, ładniej to będzie wyglądać po prostu. Więc bardzo nam zależy na tym, subskrybujcie nasz kanał. Jeśli chodzi o wyświetlenia, to mamy ponad 4000 wyświetleń. Myślę, że to jest, jak na filozofię, to jest całkiem dużo. Na przykład mój kanał ma ponad 11 tysięcy, a kanał z największego, powiedzmy, serwisu, który już dosyć długo funkcjonuje, Akademikon, na którym są jakby publikowane konferencje i tak dalej, ma 163 tysiące i to jest, powiedzmy, największy z filozofią związany kanał, więc myślę, że w skali takiej to jest całkiem nieźle, no bo to do youtuberów jakiś wielki się nie umywa, jednak w takiej skali to myślę i na, powiedzmy, niecały rok działania koła, myślę, że to całkiem dobry wynik. Jeśli znowu chodzi o fanpage, bo nasze koło to nie tylko jakby YouTube, to jest również fanpage, na którym publikujemy zaproszenia na wydarzenia na naszym kole, na przykład spotkania i tak dalej, to tam mamy 109 lajków, czyli takich osób, które obserwują nasz fanpage i którym wyświetlają się powiadomienia na tablicy na Facebooku. Tutaj też zachęcamy, żeby lajkować, bo wtedy będziecie wiedzieć, że coś się dzieje u nas na kole, czy jakiś nowy film spadł, czy tam może coś się dzieje fajnego. Poza tym nasze jakby koło prowadzi grupę. Na grupie jednak wymieniamy się bardziej konkretnymi zaproszeniami i tak dalej. Dyskutujemy na jakieś takie tematy związane z kołem, ale czasami też się zdarza poruszyć jakiś taki ważniejszy temat, bardziej taki życiowy. Też zachęcamy do dołączenia, jeżeli ktoś się chce realnie zaangażować w środowisko, bo jednak same przychodzenie czy słuchanie wykładów czy wystąpień to jest nie wszystko. Ja myślę, że prawdziwe uczestnictwo teraz to jest sens w ogóle czegokolwiek, to jest społeczność. Same jakby zbieranie informacji ma o tyle sens, gdy jest jakby ta informacja wymieniana z innymi, jest jakby konfrontowana z innymi stanowiskami i tak dalej, więc myślę, że będzie bardzo fajnie, jeżeli się pojawicie, na przykład słuchacze drodzy, na naszym spotkaniu koła i zobaczycie, jak to naprawdę wygląda. Jeszcze, Damian, tak na koniec, bo już nam się troszeczkę czas tutaj troszeczkę nam się wydłużył, no ale to także powinniśmy teraz zmierzać powoli do końca.
taka twoja własna ocena, czy rzeczywiście filozofia w internecie ma szansę? Ma szansę dotrzeć, ma szansę zachęcić do samej siebie? Ja myślę, że jak najbardziej i jest to moim zdaniem jedyny słuszny kierunek, znaczy nie jedyny, ale to jest kierunek, do którego filozofia powinna zmierzać, jeżeli chce jeszcze przetrwać jakoś. I co, jeżeli tu już powiedzmy na zakończenie, to rzucę taki cytat od Epikura, starożytnego filozofa. On powiedział coś takiego. Kto mówi, że jeszcze nie pora filozofować lub że pora już minęła, podobnie jest do mówiącego, że jeszcze nie pora być szczęśliwym. No i tym akcentem chciałbym podsumować sens filozofii, czyli filozofia jako droga dla szczęścia. Jeżeli ktoś rzeczywiście chce być szczęśliwy, to powinien filozofować, moim zdaniem. Damianie, dziękuję ci bardzo, że postanowiłeś do mnie dzisiaj tutaj przyjść, że mogliśmy porozmawiać, że chciałeś się podzielić swoimi jakimiś przemyśleniami dotyczącymi właśnie filozofii i tego, jak ona powinna w współczesnym świecie działać. Życzę ci powodzenia z twoją właśnie działalnością, żeby to się jak najlepiej tam właśnie rozwijało i no, na forum publicznym zachęcam do dalszej współpracy właśnie z nami, z Kołem Naukowym Filozofów. No i myślę, że do następnego razu. No tutaj jeszcze zakończę takim akcentem moim standardowym. Właściwie to powinno być na początku, ale powiedzmy witam serdecznie szanownych miłośników i miłośniczki mądrości. I zapraszam do subskrybowania, lajkowania i udostępniania naszych filmów Koła, jak i również zajrzenia się na mój kanał Światły, na grupę Szanowni Miłośnicy Mądrości. Wszystkie potrzebne linki będą w opisie tego właśnie naszego dzisiejszego, na dzisiejszej naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.